Czy wiecie, że ze swojego telefonu możecie zrobić praktycznie normalny komputer, taki z monitorem, myszką i klawiaturą? Ja nie wiedziałem o tej funkcji, a jest mega! Wszystko, co musicie mieć, to przejściówka z USB-C na HDMI, żeby podłączyć monitor lub telewizor do telefonu. Ja za swoją zapłaciłem 49 zł, link do zakupu znajdziecie na moim blogu tech-made.pl. Zacznijcie od podłączenia do telefonu myszki. Ja mam bezprzewodową, więc podłączyłem ją przez Bluetooth. Teraz czas na klawiaturę. Odpalamy centrum zarządzania i uruchamiamy Samsung DeX lub Huawei Easy Projection. I wygląda to tak. Możecie normalnie robić wykresy w Excelu, słuchać muzyki w Spotify, pisać w Wordzie, komunikować się na Messengerze czy korzystać z przeglądarki internetowej.